Zapraszam znanego na całym świecie modela Piera, który kroczył po wybiegach we Francji, Chorwacji, Belgii, Hiszpanii, Chin, Kosowa oraz charytatywnie danym w Brazylu. Kolejny z jurorów jest jeden z lepszych polskich krytyków mody, Tomasz Jacuś, który obecnie krytykuje dla nowopowstającego czasopisma Lubię Modę, bo tak. Zazwyczaj krytykuje on młodych, niedoświadczonych projektantów mody o krótkich blond włosach, niebieskich oczach i muskularnej budowie. Trzecim jurorem jest stylista, który wypromował takie gwiazdy jak Lady Gaga, Rysiek z Kranu, Bronisław Komorowski oraz DJ Chris. Następnym oceniającym zmagania naszych modelek będzie znany i lubiany na dzielnicy Północ Pan Zdzich. Pan Zdzich jest koneserem win do 5 zł oraz charakteryzuje się niecodziennymi poglądami na wiele tematów. Dlaczego jest u nas jury? Po prostu założyłem się z DJ-em, że nie dam rady ściągnąć nikogo za obiecane 10 zł. A teraz poznajmy nasze modelki, które przedstawią się nam w strojach, w jakich chodzą na co dzień. Ale najpierw prosimy o miejsce, ponieważ tutaj będzie wybieg modelu. Czyli łowienie ryb i patrzenie jak na wanośnie oraz spontaniczna pomoc ludzkom poprzez zakopywanie i wejścia do mrowiska. Jaka w tej pomocy, jak się tłumaczy nasza modelka? Nie chcę, aby mrówki dostały udaru. Cechy szczególne? Broda, rodem Leonidasa z 300 Spartan. A mocno życiowe to zamiast pytaj dzień, chwytaj szczupaka. Kandydatka numer 2, jej imię to Andzia, mieszka w Zawarach. Ta 23-letnia wojowniczka o przepięknych oczach i bujnej fryzurze uwielbia czasem pójść do klubu i zrobić tam porządek swoimi butami. Jej motto to Coco Jumbo i do przodu. Kandydatka numer 3 to Julia Skłobucka, lat 18. Lubi aktywnie spędzać czas, jak na przykład bieganie na drodze między Kłobuckiem i Kamykiem oraz na Czarnym lub Warcaby. Także ogląda filmy na TVN, m.in. Forest Camp, przez albo może dzięki, któremu zaczęła biegać. Jej motto to biegnij, Julia, biegnij. To raz Puszcia z Częstochowy, Nowa Kuta, lat 19. Jej ulubionym zajęciem jest wspinaczka. Na swoim koncie ma już zdobyte 3 szczyty kominów, 2 bloki mieszkane oraz wioskę na kwadratach. Nigdy nie była w górach, ale bardzo chciałaby zobaczyć, jak wygląda Morze Bałtyckie. W życiu kieruje się stwierdzeniem, że niby ja nie dam rady. Kandydatka numer 5. Jej imię to Justin z Częstochowa, Dzipu. 18 lat. Jej syn widzi koczarowy niejednego kawalera. Sąsiedzi nazywają ją Miss Osiedla, gdyż już w wieku lat 10 sama tworzyła gliniane garnki, które później sprzedawała na targu, a jeszcze później na eBayu. Jej motto życiowe szczęście sprzyja lodożercom. Teraz jak to przy wyborach Miss, potrzebujemy jakiejś konkurencji, aby wyłonić faworytkę. A więc pierwszą konkurencją jest pokaz inteligencji. A więc, droga Justin, wybierz sobie pytanie od 1 do 5. 5! 5. Jak miał na imię i skąd pochodził Zbyszko z Bogdańca? Bogdan ze Zbyszkowa. Wielkie brawa! Pytanie od 1 do 4. 4! 4. Ile kosztuje 1 kg jabłek po 5 kilo? Po 5 zł za kilogram, przepraszam. 4 czule! I to był! Dziękujemy bardzo, brawo! Od 1 do 3. 1, 1. W radiu mówią, minęła właśnie 4. W Radiu Z. Telewizja Twon! Prawie, ale wielkie brawa za starania. 2 lub 3. 8. Dobra, powiedz
powiedzmy rzeczy. Czy można mówić nie używając rąk? Oczywiście, że tak. Dziękujemy bardzo, wielkie brawa. No ty masz rajski wybór. W jaki dzień tygodnia jest środa popielcowa? To jest co dnie, miasto Masia, także Olmi Masia. Zelenowa. Lubię ryby. Szczupaczki, płatki czy sandaczki? Sandaczki. A lubisz czasem kaczki? Kaczki, ptaszki. A więc pierwsza zaprezentuje się Przemyślina. Gorące brawa. Yeah.
nas to Julia. Wisienka na torcie Justin. Do następnej konkurencji będziemy potrzebowali jakiegoś chłopaka. Proszę bardzo. On jeszcze nie wie, co go czeka. Odkręć się, spokój. Jeszcze. I teraz zadaniem dziewczyn jest taniec, ale to taniec przy wybranku. Każda z nich ma po 30 sekund na zawojowanie swojego wybranka. A więc pierwsza Justin. Kolejna to Rafusia. Dziękujemy bardzo. Teraz przyszedł czas na Julię. Dziękujemy bardzo.